Nazywam się Anna Bulczak, jestem położną. Dzisiaj przychodzę z odpowiedzią na pytanie, czym jest imersja wodna. Jeżeli chodzi o to trudne określenie, czyli o takie łagodzące działanie wody, będzie ono Wam gwarantowane w standardzie opieki okołoporodowej. Czyli każda pacjentka ma prawo do skorzystania z takiej metody łagodzenia bólu porodowego. Ty musisz tylko zweryfikować, czy Twój szpital takie rozwiązanie umożliwia. Taka imersja wodna, czyli takie działanie łagodzące wody, pod kątem właśnie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu w trakcie porodu, to jest tak naprawdę pobyt w wannie. Nie zawsze sale porodowe wanny mają w swoim zaopatrzeniu, nawet jeżeli mają, też trzeba zweryfikować, czy będziesz mogła urodzić do wody, bo to są dwie osobne rzeczy. Skupiając się na samej imersji wodnej, chciałabym, żebyś pamiętała, że chociaż nie każdy szpital będzie dysponował wanną, to jak najbardziej każdy szpital będzie dysponował prysznicem. Może być tak, że ten prysznic nie będzie na Twojej sali. Tutaj warto zweryfikować, czy dana porodówka ma takie rozwiązanie, gdzie łazienka jest na sali porodowej, czy jednak ta łazienka jest gdzieś na korytarzu. Natomiast zawsze podczas porodu powinnaś mieć możliwość korzystania z prysznica, z łagodzącego działania wody. Nie jest to typowa imersja wodna, bo tak jak mówiłam, to już jest jednak pobyt w wannie. Natomiast nadal warto korzystać z rozluźniającego działania wody, które może świetnie poprawiać Twój komfort podczas porodu. Tu od razu szybki tip. Gdzie się polewać w takim razie? Jak wystać pod tym prysznicem? Tutaj pamiętajcie, że możecie polewać śmiało okolice krocza, możecie śmiało polewać okolice kręgosłupa, jeżeli to właśnie z tyłu czujecie największy dyskomfort. Pod prysznicem możecie siedzieć na krzesełku, możecie siedzieć tak naprawdę na piłce, może położne rozłoży Wam matę, a może po prostu będziecie chciały sobie stać i ćwiczyć. Jeżeli chodzi o inne metody łagodzenia bólu porodowego, czy jeżeli chodzi o przygotowanie na poród, pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał i wejdź na stronę Zaufaj Położnej, gdzie znajdziesz dużo cennych informacji specjalnie dla Ciebie.